Nie znam takiego rówieśnika swojego, który by miał, który byłby tak współczesny jak Zygmunt Bauman. Współczesny, bo on jakby no nie zamyka się w tej świątyni, prawda, swojej wiedzy, tylko ją ciągle doświadcza, ciągle ją sprawdza. Ten film opowiada nie tylko o myślicielu, humaniście, ale też o nadzwyczajnym człowieku. Nawet powiedziałbym, że dosyć pogodnym czy radosnym, a na pewno bardzo mądrym w taki ciepły sposób. Dokumentalny szkic Pawła Kuczyńskiego to wejście do intelektualnego i prywatnego świata profesora. Zawsze z fajką, równie z pasją tłumaczy socjologiczne przemyślenia, czy opowiada o swoich fascynacjach, na przykład fotografii. Zamknięta droga! Puste pole, zapraszające do pójścia, no ale furtka zamknięta, popatrz. Widzowie mają wrażenie, że są gośćmi w brytyjskim domu profesora. Lekko wchodzimy w jego świat. On jest fantastycznym, bardzo charyzmatycznym człowiekiem, bardzo ciepłym. Nie jest spięty, jest wyluzowany. Ale ostre słońce. No? Film o profesorze Baumanie będzie pokazywany z okazji polskiej prezydencji w wielu miejscach na świecie. Większa część życia tego filmu odbędzie się właśnie za granicami kraju. Spodziewam się, że kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt inteligentnych stacji telewizyjnych będzie chciało ten film wyemitować, ponieważ to jest postać światowego formatu. Chodźcie, to jest też pięknie. By jeszcze bardziej przybliżyć refleksje profesora o świecie, kulturze i życiu, Beata Bajkiewicz, Polska 24. Jest charyzmatycznym przewodnikiem, który prowadzi nas przez niespokojny, współczesny świat. Nie daje gotowych recept, jak w nim przetrwać, bo nie jest psychologiem. Jego socjologiczne i filozoficzne analizy bywają ostre jak brzytwa. Pod wrażeniem jego erudycji są nie tylko socjologowie.